Ukraińcom. Dziękuję z całego serca. Ukrainką. Urodziłam się w mieście Donieck. To było kilkanaście lat temu, kiedy mój właśnie mąż przyjechał na zawody do Doniecka i tak po prostu porwał mnie. Porwał mnie i właśnie mieszkam już ponad 30 lat w Tychach, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Mam cudowną rodzinę, mam dwójkę dzieci, cudownego męża, mam wnuczkę. Pracuję w szkole, uczę języka rosyjskiego, zespół szkół numer 1. I właśnie, kiedy wszystko to się zaczęło na Majdanie, zabolało mi bardzo serce. Nie mogłam na to patrzeć. Praktycznie w ciągu dwóch dni postanowiłam zrobić taki koncert. Zaprosiłam swoich bliskich artystów, których znam, których nie znam. I chcę powiedzieć, że ani jedna osoba nie odmówiła mi. Wszyscy powiedzieli, że przyjdą i że zagrają dla narodu ukraińskiego. Właśnie tańczyliśmy wals, chcieliśmy go dedykować setce niebieskim aniołom. Dzień dobry Państwu. Jestem Ukrainką z Kijowa i dzisiaj tu ja reprezentuję tak naprawdę dwie narodowości, ukraińską i polską, bo mój mąż jest Polakiem. Moja babcia była Ukrainka i mój dziadek Karol też był Polakiem. I przede wszystkim chciałabym Wam, Państwu, serdecznie podziękować za to wsparcie dla Ukrainy, które Polska nadała, za współczucia, za modlitwy. Tak naprawdę oprócz modlitwy ludzi na Majdanie nic nie mieli, bo stale przeciwko snajperom. Thank you.
niedawno jakiś nieznajomy pan przyniósł mi ogromną paczkę z różnymi lekami. Ja byłam szokowana. Tam było tyle tego, że to jest aż niemożliwe. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Nie spodziewałam się od Polaków, że tak ciepło przyjmą to wszystko, to co ja chciałam zrobić. Z całego serca chciałam wszystkim podziękować. W życiu bywa, różnie było, więc za to, co było, też ogromnie przepraszam. Nie była to moja wina, ale jest takie piękne słowo przebaczenie. Chciałabym, żeby cały naród polski po prostu przebaczył. To jest piękne. Przebaczenie. Zapomnijmy o tym. I może ta sytuacja na Majdanie pomoże naszym narodom zjednoczyć się. Tego z całego serca pragnę. Dziękuję całemu narodowi polskiemu za to, co robią. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego będzie. Moi kochani rodacy, kocham was z całego serca. Niech żyje Ukraina i niech żyje polski naród. Gorzki żal, gdy tracisz nadzieję, gdy nagle odchodzi ktoś. Ale jesteś wciąż, ktoś czeka na ciebie, noś w sercu zawsze go. Zostaw po sobie ślad, płacz i śmiech, w nich wielka siła, żyj każdą chwilę łap. Największym nam świętym wiem.